Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson, a to jest mój kanał Szypson Games. Ale nie jedyny kanał, ponieważ już jutro o godzinie 16 startuję z nowym kanałem Szypson Plus, na który koniecznie powinieneś wbić, ponieważ tam już jest nas prawie 4000 subskrypcji bez żadnego filmu. To jest dla mnie totalnym szokiem. Czy jeden film tam jest taki zapowiadający, wiecie, taki zwiastun i tak dalej. Więc koniecznie musicie wbić, zobaczyć zwiastun i jutro o godzinie 16 pierwszy odcinek, a potem już codziennie wrzucam filmy o godzinie 16:16 na kanał Szypson Plus i 19:19 na kanał Szypson Games. Więc koniecznie musicie subskrybować dwa kanały, żeby być na bieżąco na tym i na tym. Słuchajcie, wśród tych złotych piecy zakładam diamentową zbroję i słuchajcie, macie 5 sekund na zostawienie łapki w górę, załóżmy 4000 łapek w górę i wlatuje... Co może wlecieć? I wlatuje odcinek z Minecrafta na Szypson Plusa, ponieważ... Nie wiem, czy tam będę nagrywał Minecrafta, to się jeszcze zobaczy, ale dla was specjalnie nagram na niego Minecrafta, więc koniecznie 4000 łapek w górę i po prostu nagrywam tam Minecrafta dla was, również jakiś odcineczek nagramy, zobaczymy. Będę myślał na tamtym kanale, jeżeli macie jakieś pomysły na to, co mógłbym robić na tamtym kanale, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Słuchajcie, w tym odcinku mam mega plan mam, ponieważ na samym początku, to jak widzicie, mam 30 level, w końcu udało mi się zdobyć 30 level, żeby po prostu ulepszyć tego Tiger Sworda, którego mam, bo już mam dość używania tej katany, a w końcu możemy poużywać Tiger Sworda. Zrobiłem go już jakiś czas temu, już kilka dni temu, jak nie tydzień dobry, już go mam, a nie użyłem go ani razu, ponieważ muszę go ulepszyć, nazwać i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, na sam początek polecimy sobie do enchantu i postaramy się zenchantować to jakoś. Mam nadzieję, że się to uda. Tu mamy enchanting, z tego co wiem, on powinien robić na 30 level, więc zobaczymy. No tak, nie mam lazurytu, ale przygotowałem się na to, przyniosłem to tutaj na jakimś odcinku czy tam live'ie. Więc zobaczmy, co tutaj mamy. Zaklęty ogień, ej, dobra, chyba to robimy. Aj, będą tu jeszcze jakieś inne rzeczy też. Dobra, próbujemy. A zobaczę, na tym też będę miał zaklęty ogień? A, jeden. Nie zaklęty ogień, dwa, więc... Chyba bardziej się... Dobra, próbujemy. 3, 4, poszło. Odrzut, 2, zaklęty ogień, 2, zmora stawonego w 4. Dobra, nie jest źle, słuchajcie, myślałem, że będzie gorzej. Zobaczmy, co teraz nam tutaj wrzuciło. Przydałaby się jakaś ostrość też na to. Jak widzicie, mam 29 level, więc... będzie ciężko teraz, przydałoby się nazwać ten miecz, bo wydaje mi się, że to teraz trzeba zrobić w tym momencie, więc myślę, że nazwiemy go w tym momencie. Nie myślałem nad nazwą, szczerze mówiąc, przyznam, nie myślałem nad nazwą, więc teraz muszę coś na szybko wymyśleć. Może... kurczę, nie wiem. Jak możemy było nazwać miecz tak, żeby to po prostu było jakieś takie fajne i ze mną związane? O! Nóż? Nóż? Albo, no dobra, nóż do krojenia tostów. Dobra, mamy nóż do krojenia tostów. Słuchajcie, tak się nazywa teraz nasz mieczyk. Nóż do krojenia tostów. No i super, mamy nóż do krojenia tostów. To jest nowy, najlepszy miecz tak naprawdę w grze. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie enchanty mają na tych mieczach inne osoby na tym serwerze. No ja mam teraz takie, ale myślę, że przydałoby się ogarnąć jakąś książkę też. Słuchajcie, ja może mam jakąś książkę przy sobie? Niestety nie mam książki przy sobie, więc polecimy szybko sobie do magazynu, czy też tam do mnie na chatę i szybko załatwimy sobie jakąś książkę, jeszcze postaram się, aha, brakuje nam dwóch leveli, ale może gdzieś się zdobędziemy, może pójdziemy na chwilę do kopalni, ponieważ fajnie by było mieć w końcu jakiś porządny enchant na tym. Czekajcie, czy ja tutaj gdzieś mogłem zostawić jakąś książeczkę sympatyczną, że tak powiem, w jakiejś skrzyneczce, chyba tu gdzieś jak już. Dobra, mamy książkę, zobaczmy, co tam nam się trafi na to, bo może nam się trafi jakiś fajny enchant. No, przyznam szczerze, że super by było, więc lecimy sobie tutaj na dół i zobaczymy, co tak naprawdę nam się uda zenchantować jeszcze tutaj na tym mieczyku, ponieważ możemy to, póki go nie użyjemy, jeszcze możemy różne akrobacje na nim robić. Ostrość 3. Ajajaj, potrzebujemy szybko dwa levele, więc słuchajcie, szybko lecimy do jakiejś kopalni, żeby coś wykopać, cokolwiek, żeby po prostu mieć ten 30 level. No brakuje nam niewiele tak naprawdę, mam nadzieję, że nam się to uda, więc szybko musimy lecieć do jakiejś kopalni i szybko coś zdobyć. Czekajcie, gdzie tu jest kopalnia najbliższa? W ogóle, szczerze mówiąc, to nie wiem, gdzie tu jest kopalnia najbliższa. Ej, chyba w domku u Emilii, tak mi się wydaje, że to jest najbliższa
najbliższa memu sercu i oczywiście najbliższa kopalnia tego miejsca, w którym jestem. Ale nie, możemy, mam lepszy sposób. Lecimy do netheru zdobyć kwarc, ponieważ z kwarcu leci najwięcej expa, z tego co wiem. Więc chyba najbardziej nam się opłaca po prostu iść do... Ojojoj, te liany tutaj tak troszkę niefortunnie nam przeszkadzają. Więc lecimy do netheru, zdobyć jakiś kwarc i tym podobne rzeczy. Tutaj gdzieś jest taka wyspa też. Nie wiem, czy ją pamiętacie, no ja ją dobrze pamiętam. Tu zginąłem na jednym z odcinków również i było mi bardzo przykro wtedy, nie będę ukrywał. Dobra, co my tu ma? O, jest kwarc, dobra. Dobra, tu jest w miarę bezpiecznie z tego, co widzę. Ciekawy jestem, ile tego kwarcu będzie trzeba mieć, żeby wbić ten... Ej, dobra, to idzie mega szybko, dobra. Ten jest, dobra, zapomniałem, że kwarc jest tak bardzo w expa, że tak powiem, bogaty. Więc dobra, to tak naprawdę... To już za chwilę. Nie spodziewałem się, że tak szybko. Ja myślałem, że jeszcze sobie tu coś pozwiedzamy w tym netherze. Dobra, tu zobaczmy jeszcze. O, tu jest kwarc. No i super, idealnie nam się ułożyło, że tu jest tyle kwarcu. Więc będziemy mogli po prostu... No i mamy 30 tak naprawdę już. Dobra, mamy 30. Superancko. Jeszcze bym tu zwiedził co nieco. Może tu coś jest ciekawego. To jest ten... to się nazywało jakoś, nie pamiętam jak. Ale to trzeba wykopać obsydianowym kilofem, którego jeszcze nie mamy. Ale przydałoby się go też zdobyć. Tu jest w ogóle tyle rzeczy do poznania, jeszcze tyle modów nie poznałem, że to jest szok. Dobra, czekajcie, ja bym... Kusi mnie, nie będę ukrywał, że kusi mnie pójść tam na dół do... Może zaraz. Najpierw pójdźmy ulepszyć jeszcze ten miecz. Ja bym tu przyszedł później po te buty. Po buty innego koloru. Po prostu już wtedy co szliśmy tutaj z neonem, ale niestety padłem, więc nie zdobyliśmy ich wtedy. Musieliśmy się podać i... Oj, pali mi się gira, dobra. Dobra, udało nam się przez to przelecieć i... Ojoj, dobra, tutaj lecimy teraz tam. No co jest? Nie załapało mi, dobra, żelek, uwaga. Tym już sobie takim automatycznym skokiem doskoczymy do... Wiadomo, tutaj do zamku. Kurczę, ja ten zamek dalej uważam, że to jest najpiękniejszy zamek, jaki w życiu widziałem, nie wiem. Nigdy nie spodziewałbym się, że będę w takim zamku mieszkał. Wow, jaki duży obraz w ogóle, nie wiedziałem, że takie duże obrazy się da robić w tym. Dobra, uleczmy tą książkę, jest ostrość, dobra, próbujemy na te 3 levele, uwaga. Dobra, tylko ostrość 3 niestety, ale to jest już coś i teraz jak to połączymy z Tiger Swordem, ile nam to... Nie można? Naprawdę? No dobra. Trochę mi smutno w tym momencie, to oznacza, że już nie możemy po prostu nic enchantować na tym. Może tak być, że już po zrobieniu jakby, po nazwaniu kilofa już nie można enchantować. Nie przemyślałem tego, bo chyba tak to właśnie działa, więc niestety, ale już nie ulepszymy na nic lepszego, ale ten Tiger Sword i tak już jest potężny, więc w sumie to tak naprawdę i tak powinniśmy większość jakby tych mobów zciągać na raz. Czy teraz zadajemy więcej? Nie, 21 obrażeń ciągle pisze, ale wydaje mi się, że zadajemy więcej, że to jest tylko tak napisane, ale te enchanty nam dają co nieco. Mamy przede wszystkim zaklęty ogień, więc powinniśmy podpalić kogoś, bo chyba to oznacza zaklęty ogień, przynajmniej nie widzę sensu, żeby oznaczało to cokolwiek innego. Dobra, lecimy do tego netheru. Przede wszystkim wykopać jeszcze trochę kwarcu, żeby mieć ten 30 znowu. To może zenchantujemy sobie w końcu zbroję, bo przydałoby się w końcu zenchantować zbroję. Bo ja latam ciągle na niezenchantowanej. Jestem zdecydowanie, jeśli chodzi o enchanty, jestem najbiedniejszą osobą na tym serwerze. Nie wiem dlaczego. A, już wiem dlaczego, bo w sumie za każdym razem ginę, jak już jestem prawie 30 level mam i ginę wtedy, więc już w sumie już sobie sam odpowiedziałem tak naprawdę, dlaczego tak jest. No i dobra. Dobra, słuchajcie, tu gdzieś jest ta wyspa. Tu gdzieś jest ta wyspa i gdzieś tu gaz w ogóle jest. Więc musimy... O nie, kolego sympatyczny, tutaj proszę mnie tutaj nie atakować. Bo słyszycie, że gdzieś tutaj tuptasz. Ej, ile tu jest kwarcu? Ile to jest levela tak naprawdę? Dobra, ja może nie będę zbierał, tylko od razu polecę tutaj uzbierać co nieco na tą wyspę. Ej, nie ma tutaj... Nie ma magmy? Dobra, nie ma magmowych tych. Nie ma, dobra, jesteśmy uratowani. Bierzemy trochę tych żelek. Przede wszystkim czerwone, na czerwonych mi najbardziej zależy. Dobra, nie skaczemy na tym, to super. Myślałem, że to jest niemożliwe, żeby na tym skakać. Weźmy sobie... Ale się zesrałem na momencik, dobra. Tu, dobra, mamy to. Pod tym nie ma lawy, dobra, super. Dobra, słuchajcie, mamy tego trochę. Uzbieramy sobie tych żelek, ile się da. Na czerwonych mi najbardziej zależy. Ale dobra, weźmy chociaż te żółte też, żeby mieć. Najwyżej się tutaj wrócimy. Najważniejsze, żeby mieć tych czerwonych tyle, żeby zrobić sobie czerwone buty, bo chciałbym czerwone buty mieć. Więc zobaczymy, co się uda. Jest tu glowstone też, więc to jest też super sprawa. Dobra, zamurujmy to. Rozwalmy tutaj. O, dobra, idealnie. Udało nam się to zdobyć.
Tu zabierzmy też tą. Dobra. Tych wysp wiem, że jest tutaj więcej też, więc na luzie zdobędziemy tego, jeżeli będziemy potrzebować. A będziemy tak naprawdę wyjątkowi na tym serwerze, ponieważ nie dość, że w jednym odcinku ogarnęliśmy sobie najlepszy miecz w grze. Ponieważ to jest Tiger Sword i ulepszyliśmy go w końcu. To jeszcze dodatkowo, o, tam jest kolejna wyspa. Jeszcze dodatkowo będziemy mieli wyjątkowe buty. Dobra, mamy już tego tyle, że tak naprawdę nie potrzebujemy więcej. Ale jestem zachłanny, ale... Ale tu tak lekko mi postać przyspieszyła, dobrze, że ją wyhamowałem. Dobra, jestem zachłanny, więc wezmę jeszcze to. I jeszcze bym rozwalił to drzewo tak naprawdę, bo w sumie to, jak tak już jest, to warto by było zabrać. Szczerze mówiąc, nie wiem, z czego są to zrobione te liście. Magma Slimes, dobra. Ej, możemy chyba takie coś zasadzić na świecie, normalnie na Palionowie. Więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie po prostu to zabrać. I spróbować zasadzić to gdzieś na Palionowie, tam u nas na świecie, żeby po prostu tam móc zrobić jakąś fabrykę tego. To by było mega mocarne. Dobra, słuchajcie, musimy się teraz stąd wydostać. Jestem, szczerze mówiąc, troszkę obsrany, bo muszę to dobrze wymierzyć. Dobra, próbujmy. Dobra, dobra, udało się. Nawet nie wiecie, jak bardzo się zestresowałem tym. Dobra, czekajcie. Gdzie tu uciec? Dobra, tam spróbujmy. Dobra, uwaga, udało nam się to. Wiecie co, chyba najbezpieczniej będzie, jak zrobimy w ten sposób, że się tam wkopiemy na górę, bo szczerze mówiąc nie ufam sobie tutaj na tym, nie ufam tym butom, nie ufam sobie. Boję się, że popełnię błąd, bardzo, bardzo bolesny dla mnie i dla was, więc zrobiłem tak, dobra. Dobra, idziemy zrobić sobie teraz te buty i będziemy mieli i najlepszy miecz. Myślę, że już go uda nam się przetestować, no nie będę go na pigmenach testował, bo mi później ja będę żałował, że je uderzyłem, więc może lepiej nie. Ale mamy już trochę tych slime'ów innego koloru, to jest mega fajne. Właśnie zastanawiałem się, gdzie je można zdobyć jakiś czas temu i okazało się, że bezproblemowo można zdobyć w Netherze, więc jestem mega zadowolony. Ojo, kolejne włamanie na zamek włamywaczy, więc przepraszam, to tylko przejściowo. I już lecimy do mnie na zamek. Zastanawiam się, gdzie ten magma slime sapling? Sapling, co to znaczy? Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, co to znaczy, ale może sadzonka to znaczy, całkiem by to było logiczne. Sapling, wydaje mi się, że to znaczy sadzonka, ale ręki sobie nie dam uciąć, więc to by było całkiem logiczne, ale wiecie, to jest Minecraft, nie? Więc nigdy nie wiadomo, a nie pamiętam, jak była sadzonka. Dobra, gdzie by to można było zasadzić tak, żeby tego nikt nie wiedział, że to była po prostu nasza tajemnica? Najlepiej gdzieś pod ziemią by to było zasadzić. Więc musielibyśmy zrobić specjalną bazę. Ale to może zrobimy w innym odcinku, gdzie zasadzimy takie specjalne drzewo tutaj na tym świecie. Teraz zrobiłbym te buty przede wszystkim, więc zróbmy tak. I buty robiło się w ten sposób. Dobra, mamy czerwone buty, więc mega, możemy teraz sobie je wymienić. Ale mocarne są. Ciekawe, czy te buty są odporne na ogień. Trzeba to sprawdzić koniecznie. Dobra, ja bym zrobił jeszcze sobie tą procę też czerwoną. Więc wziąłbym sobie najchętniej nić. Ona gdzieś tu była. Mieliśmy tu gdzieś nić. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie jest teraz. Więc może w tych skrzynkach jeszcze jest. O, bo jeszcze ich do końca nie opróżniłem. Widzicie, one tu tak stoją i śmiecą. Muszę je w końcu ogarnąć. O, jest jakaś nić. Dobra, mamy nić. Tam trzeba było w sumie chyba tylko nić z takich rzeczy, takich, które są tutaj potrzebne. Nie pamiętam dobrze, jak to wyglądało. Wydaje mi się, że to było coś w tym stylu. Jednak się myliłem. Slime, dobrze, że mamy coś takiego, możemy to sprawdzić. Nie ma czerwonych? Ale sprawdziłbym, szczerze mówiąc. Dobra, już wiem, jak się to robi. Czyli robimy tak, 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 tak. Mamy czerwone, czyli tu ich nie pokazuje. Nie ma ich... Nie widać jakby, żeby była taka opcja, ale da się zrobić. Dobra, to jest niesamowity odcinek. Czekajcie, jestem... Na pewno się nie da? Czekajcie, jak to się nazywa? Aha, bo to się nie nazywa slime. A to się nazywają wszystkie slime butsy. Dobra, bo to nie są slime. To nie są slime? To czekajcie, czy to będzie działało tak samo? Powinno działać tak samo. Sprawdzamy, uwaga. Dobra, działa tak samo, identycznie, no, tak naprawdę. Czy to się różni czymś od tych butów? Niczym tak naprawdę, nie pokazuje żadnych efektów, więc wydaje mi się, że to jest po prostu to samo, ale mogę się mylić. Dobra, ja bym przetestował to, więc poleciałbym tak do góry i czy to odbija na wyższej, czy nie. Dobra, ja wiem jak to sprawdzimy, jest tylko jeden sposób, żeby to sprawdzić. Musimy po prostu wylecieć tam na górę. Uwaga, lecimy, dobra, idealnie udało nam się to zrobić.
czy tam na górę? Dobra, lecimy tam na górę też. Albo na borowika wlecimy. Dobra, to jest najlepszy pomysł, słuchajcie. Wlecimy na borowiaka. Dobra, jesteśmy na nim. I może staniemy na krawędzi tej takiej najbardziej... Ojojoj, prawie spadłem. Stajemy tu. I sprawdzamy, na jaką wysokość dolecimy. Wiem, że wy teraz widzicie kordów, ponieważ mam w tym miejscu kamerkę, ale będę wam mówił. Jesteśmy teraz na poziomie 118 i zobaczymy, na jaki poziom osiągniemy po odbiciu się ten najwyższy punkt. I zobaczymy, czy te buty się czymś rydzą. Uwaga, zeskakuję. Dobra, 106. 106 to był najwyższy punkt. Zobaczmy teraz w takim razie, czy jak weźmiemy sobie zielony zestawik, to czy polecimy wyżej tak naprawdę, ponieważ wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to będzie to samo, ale warto by było to sprawdzić tak naprawdę. Dobra, jesteśmy znowu. Mamy 118 poziom, tak jak było. Zeskakujemy. I uwaga, 106. Czyli tak naprawdę test pokazał, że nie różnią się niczym, te buty odbijają identycznie, więc chodzi tylko i wyłącznie o wygląd i o oryginalność, więc wydaje mi się, że jesteśmy oryginalni, mamy czerwone slime buty, czerwoną procę, więc to jest już tak naprawdę wszystko, czego nam trzeba, bo jak teraz wyglądamy, kozutku, zupełnie inaczej niż cała reszta, coś pięknego. Jeszcze moglibyśmy zrobić żółte slime buty. Ej, w sumie to są pomarańczowe slime buty, a to są... Dobra, czekajcie, muszę chyba zrobić, chyba to mi nie da spokoju, więc chyba powinienem to zrobić, więc spróbujemy jeszcze zrobić te buty. A nie, one są pomarańczowe, teraz jak tak na to patrzę, to chyba są pomarańczowe, więc może, dobra, darujmy sobie to, mamy już czerwone slime buty, to nam w zupełności wystarczy. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się oczywiście spodobał, stawcie łapkę w górę i zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie na kanał Szczypson Plus, ponieważ tam od jutra od godziny 16 to jest tak naprawdę wielkie otwarcie tego kanału, pierwszy odcinek na tamtym kanale, więc koniecznie powinniście tam być, koniecznie zasubskrybujcie tamten kanał, wbijamy 4000 subskrypcji tam, a na tym kanale wbijamy... 34 tysiące? Chyba już się gubię tutaj, te subskrypcje lecą zdecydowanie za szybko, więc znaczy, nie żebym narzekał, możecie zasubskrybować, wiadomo, jeżeli ktoś nie subskrybuje i kliknąć w dzwona, żeby być na bieżąco, ale jeżeli już subskrybujecie, to wam za to mega dziękuję i do zobaczenia jutro o 19.19 i na tym kanale i o 16 na kanale Szczypson Plus. Trzymajcie się, do jutra, na razie, pa pa!